Cześć, witajcie w kolejnym przeglądzie magazynu LEGO Star Wars. Dobra, więc bez zbędnego gadania przechodzimy od razu do otwarcia. Ciachnęłam sam magazyn, no ale trudno. Się przycięłam jeszcze. Widać, ten magazyn chce mnie wykończyć. Dobra, więc mamy już go rozpakowanego. Jak zawsze mamy prezent, całkiem napchany woreczek. Jest to chatka Jody, w którym od razu mówię, nie ma Jody, ponieważ jakiś geniusz się mnie o to spytał w komentarzu. Bez urazy. No i jest to właśnie ta chatka Jody. Jeśli chodzi o magazyn, to nie, jestem trochę pogięty, no ale cóż, przejdźmy do jego przeglądu. No więc na okładce mamy jakiegoś szturmowca, numer 9/2016, logo LEGO Star Wars, tutaj mamy informacje o konkursie, informacje o prezencie, o plakacie, o informacjach o statkach, logo Disneya 9/99 i jakieś tam komiksy. Dalej mamy jakąś grę, Tatamić się nazywa, nie mam pojęcia o co w tym chodzi. Dalej mamy spis treści, chatka Jody, komiks, jakieś zagadki z Kylo Renem, właściwie to z Kylo Renami, no i dalsza część komiksu. Dalej mamy tutaj imperialna baza danych Rey, na plakacie również jest Rey. Tutaj mamy instrukcję do chatki Jody, nogi Rey oraz tutaj widzimy BB-8a, który jest również tutaj, jakaś jest zagadka z nim związana. Dalsze losy tutaj naszych rebeliantów w komiksie. To jest totalnie dziwne. To jest kot, który wygląda jak szturmowiec. Nie wiem, czy to jest możliwe. W każdym razie mamy komiks. Tu widzę, że głównym bohaterem jest Sabine. Dalej mamy dwa statki, jest to ten Semp oraz ten... Co to jest? Nie wiem, w każdym razie jakieś tam Imperium kontra Republika w każdym razie. No i tutaj mamy prace konkursowe. Mi chyba najbardziej się podoba ta, ale ta chyba jest przerysowana. W każdym razie mi się podoba. Chociaż. No niech będzie. Dalej mamy kolejny magazyn z bardzo fajnym prezentem. Będzie to AT-AT. Z bardzo fajną okładką, gdzie mamy rozwiązania. Magazyn będzie dostępny od 29 września. Tak samo jak magazyn Ninjago, w którym, o czym nie wspomniałam w poprzednim przeglądzie, także sorry. No ale mnie to bardzo zaskoczyło, że tego samego dnia dwa magazyny, no dwa razy wydana kasa. W każdym razie, dalej mamy jakiś... Czy ja wiem, jakąś kreskówkę na Disney XD. No i dalej mamy Zapanuj nad swoją mocą, czyli to co zawsze jest na tyle Star Warsów. I mamy tutaj dwa właśnie zestawy, czyli Bitwa o Takodana oraz Transport Ruchu Oporu. Dobra, także magazyn mamy za sobą, więc przejdźmy do prezentu, którym jest chatka Jody. Więc tak wygląda saszetka z naszymi klockami. Nie jestem pewna, ile ich w środku jest. 29 klocków z tyłu właśnie elementów składa się chatka Jody. Także mamy tutaj logo LEGO Star Wars, Kylo Rena, limitowana edycja, Joda, chatka Jody od 5 lat. Z tyłu mamy logo LEGO Star Wars oraz Kylo Rena, klocek w skali 1:1, no i informacje oraz ostrzeżenia. Więc możemy otwierać. No i w środku mamy full elementów, którym przejrzymy się już teraz. Dobra, także to są wszystkie. Ja tutaj postaram się wam przybliżyć takie ciekawsze. Także pierwszą rzeczą, która wpadła mi w oczy, jest takie coś. Jest to klocek używany do Witruwiusza z LEGO Przygody. Dalej mamy taki element, taką płytkę. Tutaj mamy również takie fajne, taką trawę. Z LEGO Elves było w jednym tam magazynie.
chyba. W każdym razie wiem, że w tej serii znajdują się takie elementy. Mamy tutaj takie skośne klocki. Takie. One też takie, one też takie dosyć fajne. No i kilka brązowych oraz jakąś tam podkładkę, także to są wszystkie, możecie się tam sobie przyjrzeć. No i ja się biorę za budowę. Wygląda chatka Jody już złożona i tyle się namęczyłam z tymi głupimi elementami, że ja tej chatki szczerze nienawidzę. Te elementy się zapadają i nie są one zbyt stabilne. Od środka to wygląda tak, tam widać ten płomień, którego wam nie pokazałam, bo go nie zauważyłam. No i tutaj mamy taki dach, tutaj mamy komin, no i tutaj mamy właśnie takie, nie wiem co, tu mamy wejście, tu jakąś roślinkę i tak dalej. Nie ma co o tym dużo mówić w sumie. Tak wygląda tam od tyłu, z boku, od przodu i z drugiego boku. W sumie ciężko stwierdzić, gdzie jest bok, a gdzie jest ten. A gdzie jest przód. W każdym razie, jak widzicie na opakowaniu, nie widzicie, bo nie wiem. Teraz widzicie. To są elementy ewidentnie w czerwonym kolorze. My otrzymujemy brązowe. Uważam, iż jest to błąd graficzny. Nie koniecznie klocków, ponieważ klocki głupie by wyglądały, gdyby były w innym kolorze niż tutaj brązowym. Jest tutaj błąd w grafice i niejednego mogłyby zmylić. W każdym razie głupi płomień mi odpada. Zrośnie wszystko. Tutaj te zielone kolory są ewidentnie trochę bardziej takie jakby soczyste, bym powiedziała. Tutaj są one takie nieładne po prostu. No i ta konstrukcja jest w ewidentnym nieładzie. Nie jest to nic konkretnego, mimo że Joda nie mieszkał w jakichś luksusach. No to wypadałoby trochę go, tą chatkę jakoś, nie wiem, poprawić, żeby to było ładniejsze, a nie jakieś nie wiem co. W każdym razie mi się zestaw nie podoba. Mam nadzieję, że wymyślicie inaczej. No ale ja już na tym skończę tą recenzję, także przechodzę do podsumowania. Jeśli mam być szczera, to jest jeden z najgorszych magazynów, jakie kiedykolwiek kupiłam. Chatka mi się nie podoba. Jeśli był tutaj figurka Jody zamiast tej chatki, to myślę, że magazyn byłby o wiele więcej wart. Właściwie wart zakupu tego oto magazynu. Moim zdaniem ten magazyn nie był warty przeze mnie zakupu. Jedynie co mi się podoba w tym zestawie, to są tutaj te dwa elementy. Reszta zresztą pożegnałabym sobie się z chęcią. W każdym razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało i że wasza ocena jest inna. Jeśli tak, to możecie mi powiedzieć, co w tym jest fajnego, bo ja nic nie widzę w tym fajnego. Chyba że dla fana Star Wars, no to jest coś niesamowitego. Ja za Jodą ogólnie nie przepadam, także i za tą ogólnie tą starszą wersją taką starszą trylogią też również nie przepadam. Także dla fana oczywiście coś fajnego, chyba że jakiś ekstra super fan powie, że to jest niefajne, to wtedy mogę uznać, że nikomu to się nie podoba. W każdym razie mam nadzieję, że wam się podobało. I komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!